Zapraszam Was na kolejną bardzo wstrząsającą historię. Toni Marie Bird była uczennicą Salt Lake Community College. Mieszkała w Holiday w stanie Utah wraz z mamą, ojczymem, dwiema siostrami i bratem. Poza tym jej ojczym miał jeszcze dwóch synów, tak więc tworzyli dużą rodzinę, szczęśliwą rodzinę. Jeśli chodzi o jej rodzonego ojca, to gdy Toni miała roczek, jej rodzice rozwiedli się, ale nie miało to złego wpływu na nią, na jej późniejsze życie. Gdyż mimo rozwodu oboje się o nią troszczyli, nie kłócili się, nadal byli kochającymi rodzicami i dbali o swoje dzieci. Tak więc Toni miała bardzo fajne, radosne dzieciństwo. Dziewczyna bardzo lubiła śpiewać, pisać teksty piosenek, brała zresztą lekcje śpiewu i tym właśnie chciała zajmować się w przyszłości. Była bardzo przyjazną i otwartą osobą, jej rodzina była bardzo z nią zżyta i mówili, że to taka dusza towarzystwa, jest typem przywódczyni, za którą podąża wiele osób. Wiele osób zresztą chciało się z nią przyjaźnić i w zasadzie tak było, bo miała sporą grupę znajomych, którzy uwielbiali spędzać z nią czas, uwielbiali jej energię i pozytywne nastawienie do życia. W czerwcu 2010 roku miało miejsce pewne zdarzenie, które miało duży wpływ na późniejsze wydarzenia. 17-letnia wtedy Toni jeździła samochodem po okolicy z kilkoma starszymi znajomymi. W pewnym momencie zatrzymała ich policja. Był to problem, gdyż wszyscy palili trawkę, którą zresztą po przeszukaniu funkcjonariusze znaleźli w aucie. Toni całą winę wzięła na siebie. Powiedziała, że wszystko do niej należy. Dziewczyna tak na co dzień nie prowadziła się źle. Po prostu postąpiła, jak to czasem robią niektórzy młodzi ludzie. Czyli chcą czegoś spróbować, czegoś nielegalnego, alkoholu czy właśnie marihuany. Tak właśnie było w tym przypadku. No ale skoro takie rzeczy są nielegalne, to podlegają karze. Więc taką karę musiała ponieść właśnie Toni. Skoro powiedziała, że marihuana oraz bong, czyli fajka do palenia marihuany, bo to też znajdowało się w aucie, należą do niej. I za posiadanie nielegalnej substancji dziewczyna została skazana na 90 dni pobytu w zakładzie leczenia behawioralnego. Na początku była zdenerwowana, a jej rodzice martwili się, że ciężko będzie jej tam wytrzymać, że nie zniesie tego. Bardzo płakała, nie czuła się dobrze pośród innych skierowanych do ośrodka osób. Czuła, że tam nie pasuje, gdyż pozostałe osoby przebywały tam za gorsze przewinienia i zachowywali się bardzo źle. Więc Toni nie mogła się tam odnaleźć. Ale wkrótce się to zmieniło, ponieważ 17-latka zapoznała się tam z Wiktorią Mendozą, która zmieniła jej życie już na zawsze. Wiktoria była osobą, która zmagała się z wieloma problemami. Jej zachowanie często było naganne. Gdy miała 10 lat, jej ojciec popełnił samobójstwo. Od tego czasu wpadała w coraz to większe kłopoty, miała problemy z prawem, zażywała narkotyki, nie liczyła się z nikim, była bardzo zbuntowana i zachowywała się raczej jak chłopak, a nie jak dziewczyna. Mówiono, że jest takim bad boyem. Miała dużo tatuaży, chciała się wyróżniać. Jeśli chodzi o ośrodek dla nieletnich, to nie był to pierwszy jej pobyt tam. Była jego stałą bywalczynią. Tym razem jednak było jej ciężej niż zwykle, gdyż dowiedziała się, że jej mama ma raka. Dlatego też jeszcze bardziej nie radziła sobie ze sobą, była bardzo rozchwiana emocjonalnie. I właśnie między innymi też dlatego zbliżyła się do Toni. Potrzebowała kogoś, z kim będzie mogła porozmawiać, jakiejś bratniej duszy. Dziewczyny bardzo się zaprzyjaźniły i nawet gdy mama Toni, Dana, przyszła ją odwiedzić, to Toni przedstawiła jej swoją nową znajomą. I bardzo dobre na niej zrobiła wrażenie. Cieszyła się, że córka ma koleżankę, liczyła na to, że dzięki temu obie dziewczyny będą wspierać się nawzajem i łatwiej będzie im przetrwać ten czas w ośrodku. Toni opuściła ośrodek w sierpniu 2010 roku, a Wiktoria we wrześniu. Rodzina Toni powitała Wiktorię z otwartymi ramionami. Byli przeszczęśliwi, że ta ich przyjaźń nadal trwa, że są sobie tak bliskie. Widzieli uśmiechy na ich twarzach i taką radość z życia. Ale dziewczyny nie tylko przyjaźniły się ze sobą, one się w sobie zakochały, były parą. I spędzały ze sobą dosłownie każdą chwilę, chodziły na wspólne imprezy, miały tą samą paczkę znajomych, chwaliły się wspólnymi zdjęciami w internecie, na Instagramie, Facebooku. Nawet na YouTubie można było znaleźć nagrania. I biło od nich szczęście.
Szczęście można powiedzieć, że tylko na pozór. No może początkowo wszystko między nimi było dobrze, ale z czasem coraz częściej dochodziło między nimi do sprzeczek, co oczywiście ukrywały. Problemem tutaj była Wiktoria, która była bardzo zazdrosna i niepewna siebie. To znaczy bała się, że Toni zacznie ją zdradzać, że zacznie spotykać się z powrotem z chłopakami. Czego nie chciała, nie zniosłaby tego. Ale prawda była taka, że to ona sama zdradzała Toni. Z jednej strony nie chciałaby coś takiego jej zrobiono, a tymczasem ona ją raniła. I przyznała się do tego Toni. Zrobiła to specjalnie, żeby ją ukarać. Dziewczyna miała złamane serce, ale Wiktoria postanowiła jakoś jej to wynagrodzić. Więc na YouTubie opublikowała filmik z przeprosinami. And I want you back a lot, and I miss you a lot. And I just want to ask you if you'll be my girlfriend again. And I love you so much. And you tell me you love me more than the stars times 93. Well, I love you more than the planets and the stars. Around the world, around Mars, around Pluto, back to Mars, back to the Earth, back to the Moon, times 195. I love you. So if you'll please be my girlfriend, I'll be really happy. Okay? No i Toni uległa jej. Przeprosiny przyjęła i dalej się z nią spotykała. W tym momencie Wiktoria owinęła ją sobie wokół palca. Wiedziała, że nastolatka wszystko jest w stanie dla niej zrobić i wszystko jej wybaczy. No i właśnie to przebaczenie zdrady, powrót do siebie był szokiem dla rodziny i znajomych Toni. Dziwili się, że daje się tak wykorzystywać, że zgadza się na wszystko. Sami jednak nie przeszkodzili jej w tym związku. Nie chcieli się wtrącać, mieli nadzieję, że teraz, kiedy się pogodziły, to będzie już lepiej, że dziewczyny naprawdę się kochają. W 2012 roku zmarła mama Wiktorii i rodzice Toni zaoferowali jej pomoc. Czyli zaproponowali, aby dziewczyna wprowadziła się do nich na jakiś czas, by było jej raźniej. Ale z drugiej strony nie chcieli, aby spędzała ona z ich córką tak dużo czasu, jak do tej pory. Dlatego też postanowili znaleźć Wiktorii pracę, żeby miała jakieś zajęcie. Na co ona przystała i bardzo ucieszyła się z tego powodu. Była podekscytowana. Wtedy wydawało się, że tym razem wszystko już będzie dobrze, ale tak niestety nie było. Wiktoria nie zmieniła się. Nadal była zazdrosna, nawet jeszcze bardziej. I robiła Toni awantury. Pewnego razu wdała się z nią w bójkę, uderzyła ją w twarz, wybijając jej zęba. Toni nie zerwała z nią wtedy. Co więcej, nie powiedziała o tym incydencie rodzicom. Skłamała, gdy zapytali, co stało się z jej zębem. Po prostu wymyśliła jakieś kłamstwo na szybko. Rodzice wiedzieli, że Wiktoria bardzo manipuluje ich córką, a ona wszystko jej wybacza i tkwi w tym związku mimo wszystko. Nie zdawali sobie jednak sprawy z tego, jak bardzo jest źle i w jakiej pułapce jest ich córka. 17 października 2014 roku najlepsza przyjaciółka Toni, Lacey, zaprosiła ją oraz Wiktorię na takie spotkanie w gronie znajomych. Dziewczyny zjawiły się w umówionym miejscu, dokładnie to w domu znajomych w miejscowości Ogden. Wydawało się, że jest wszystko w porządku, ale w pewnym momencie Wiktoria najwyraźniej czymś się zdenerwowała. Wyszła do łazienki, spędziła tam jakąś chwilę, po czym powiedziała wszystkim zgromadzonym, że chce wyjść. Więc w tym momencie Wiktoria z Toni opuściły spotkanie. Siadły do samochodu. Z nimi zabrała się również Lacey, którą dziewczyny odwiozły do domu. W drodze powrotnej Lacey powiedziała im, że bardzo je kocha, po czym pożegnała się. I to był ostatni raz, kiedy Lacey widziała swoją najlepszą przyjaciółkę żywą. Lacey próbowała dosłownie całą noc dodzwonić się do Toni, ale nie udało jej się to. Zaczęła się martwić, czuła, że coś złego się stało. O godzinie 6 rano, 18 października, zadzwoniła więc do jej rodziców. Wtedy oni zauważyli, że ich córki nie ma w domu. Nie było też jej auta. Kilka godzin później dowiedzieli się, co się stało. Tak więc bieg zdarzeń wygląda tak. Jakiś czas po tym, gdy dziewczyny odwiozły Lacey, policja w Ogden w stanie Utah otrzymała telefon.
dzwoniąca powiedziała, że chce zgłosić morderstwo dziewczyny o imieniu Toni. Służby zjawiły się na miejscu. Tam znaleźli auto, a wewnątrz niego siedzącą na miejscu kierowcy Wiktorię, która miała krew na ubraniach i na rękach. Była bardzo zdenerwowana. Policja zapytała ją, czy ma przy sobie broń, a ona powiedziała, że jej nóż jest w samochodzie. W samochodzie na miejscu pasażera znajdowała się Toni. Dziewczyna była martwa. Wiadomo, że w drodze powrotnej dziewczyny wydały się w kłótnie i w pewnym momencie Wiktoria zjechała na parking, a tam z zaskoczenia zaatakowała Toni. Dźgnęła ją nożem i zadała dziewczynie aż 46 ciosów. Toni miała rany na rękach, przedramionach, twarzy, głowie, szyi, klatce piersiowej i uchu. Po tym wszystkim Wiktoria zadzwoniła i tutaj nie jest jasne, ponieważ źródła różnie to podają. Niektóre mówią, że zadzwoniła do siostry, a niektóre, że zadzwoniła do jakiejś znajomej. Ale powiedzmy, że zadzwoniła do siostry, poinformowała ją o tym, co zaszło, ta z kolei powiadomiła policję i udała się na miejsce zbrodni. Tam na własne oczy przekonała się, co się stało, że Toni naprawdę nie żyje. Wkrótce zjawiły się też służby ratownicze. Oczywiście Wiktoria została aresztowana, przesłuchano ją i powiedziała, że pokłóciły się chłopaka. Policja przesłuchała też znajomych, rodzinę i dowiedzieli się wielu ważnych informacji. Na przykład to, że ich związek był bardzo burzliwy, że Wiktoria była chorobliwie zazdrosna i nieraz uderzyła Toni. Sekcja zwłok ujawniła różne urazy ciała, które nie powstały teraz. To był dowód na to, że Wiktoria znęcała się nad swoją dziewczyną przez lata. Ale mimo to początkowo nie przyznawała się do morderstwa. Groziła nawet, że zabije się. Ale w końcu przyznała się do winy. W sądzie powiedziała: nie mam usprawiedliwienia dla tego, co zrobiłam. To główny powód, dla którego przyznałam się do winy. Naprawdę nie mam nic do powiedzenia. Jestem potworem. Wiktoria Mendoza została uznana za winną i skazano ją na 16 lat pozbawienia wolności. I sami sobie teraz możecie odpowiedzieć na pytanie, czy to był sprawiedliwy wyrok? Wiele osób uważa, że nie, że powinna resztę życia spędzić w więzieniu za to, co zrobiła. Toni niczym jej nie zawiniła, kochała ją, a ona za to odebrała jej życie. Miała też za nic rodziców Toni, którzy traktowali ją jak własną córkę. Otoczyli miłością, pomagali, wspierali, a ona potraktowała ich najgorzej, jak tylko się da. Zabiła im dziecko, tak im się odwdzięczyła. To już jest niestety koniec tej historii, bardzo smutnej historii, która nie powinna tak się zakończyć. Proszę, podzielcie się w komentarzach, jakie ta sprawa na Was wrażenie wywarła. Wiem, że odcinek jest krótki, jest to krótka historia, ale zawarte są w nim wszystkie najważniejsze informacje i nie było sensu przeciągać tego odcinka, tak jak wiecie, na siłę. Na przykład opowiadać, w jak pięknym mieście mieszkały, bo tak właśnie było. Tutaj chodziło raczej o to, aby pokazać, do czego może doprowadzić chorobliwa zazdrość. I jak jedna osoba potrafi manipulować drugim człowiekiem, a ta z kolei jest tak od niego uzależniona, że nie potrafi odmówić, na wszystko się zgadza, wszystko przebacza. Po tym odcinku widać, że takie relacje są bardzo niebezpieczne i tak jak w tym przypadku, może skończyć się to nawet śmiercią. Poza tym historia ta pokazuje też, jak niebezpieczny jest dzisiejszy świat w dobie internetu, gdzie ludzie pokazują zdjęcia, na których są uśmiechnięci, zadowoleni. Tak właśnie było w tym wypadku. I nikt nie zdawał sobie sprawy, jak naprawdę jest źle w tym związku. Nikt też w porę nie zareagował. Wszyscy jakby przyglądali się temu, co się działo. Aż w końcu doszło do tragedii. Więc jest to też taka lekcja dla innych osób, aby reagować, gdy dzieje się komuś krzywda, zanim będzie za późno. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Jeśli Wam się podobało,
zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Dziękuję Wam bardzo za wszystko. Pozdrawiam Was. Życzę Wam miłego dnia, miłej nocy. Do usłyszenia.